Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim i Halo, to co widzicie to Halo Wars 2. Nadeszła jednak pewna jedna malutka różnica, a mianowicie pobieranie danych trwa tyle co zwykle. Już. No właśnie, wyszło Przebudzenie Koszmaru. Ten dodatek, który ma być dodatkiem fabularnym... O nie! Dobra, szybkie cięcie i jesteśmy już z powrotem. Wyszedł dodatek Przebudzenie Koszmaru. Jest on głównie skupiony na singlu, aczkolwiek dostajemy nowe mapy, dzięki za podpowiedź, nowy tryb, Terminus Firefight oraz no dwóch przywódców wygnańców, Paviuma i Voridusa. W ogóle to imiona kojarzą mi się z gladiatorami rzymskimi, no ale mniejsza. Myślę, że będzie fajnie zrobić kiedyś z nimi duele, zobaczymy jak to wyjdzie. No i nie zdobędziemy tu Przebudzenia Koszmaru, bo Przebudzenie Koszmaru na szczęście już jest. Nowa gra, Złamane Włócznie zaliczone, macie to wszystko na kanale, Przebudzenie Koszmaru. I standardowo na normalnym, mam nadzieję, że gra mnie nie zarżnie. Zaczyna się! Do not disobey your orders again. Scout the shell, salvage the ships. That is it. Atriox was clear. I'll look around. And if we find prizes to bring back... How could that go wrong? Voridus, listen. You fail him one more time, trying to prove yourself, and I will not be able to save you. And it will be both our skulls beneath his mace. Relax, brother. You worry too much. Pavio, we are ready to move to High Charity. My men are impatient for glory. Put a leash on them, Voridus. The terrain here is unsuitable for our power extractors. I am still working on a solution. And your men would do well to remember that whatever we find here belongs to Atriox. This war has tamed you, brother. Where is your Jirulhane lust for adventure? That relic is ripe for plunder. This war has taught me, Voridus. Stay your hand. Once we reach High Charity, we need to move quickly to avoid the wrath of the Sentinels defending it. Yes, yes. I am well aware of what we face here. Hurry your preparations, old one. I already have troops on the ground. Voridus out. Dobra, nie widzicie tego, ale właśnie mi opadła kopara. O, dostałem ostatnio komentarz na Facebooku, że o, Free for Free tutaj kombinuje, bo no High Charity się pojawiła, przecież było rozwalone i tak dalej. A ja zapytałem się, kiedy po Halo 3 się pojawiło High Charity. Nie wiem, czy on mi odpisał, ty debilu, jest w dodatku. No ale chyba tak właśnie powinien zrobić, bo kurczę, tutaj widzę, no, cyrki. Już nic nie może być zniszczone na stałe. Arka nie może być zniszczona, Halo nie może być zniszczone, High Charity nie może być zniszczone. O matko, co my tu mamy? Covenant lies do not concern me, and that means they do not concern you. No, zaczynamy jakimś małym oddziałem. Mam nadzieję, że pierwsza misja to pójdzie dość sprawnie, nie te godzinne misje, co mieliśmy w poprzednim dodatku, tym darmowym. Ohoho. Jakieś posiłki. Nie mamy niestety jednostki bohaterskiej, domyślam się, że obaj bracia brutale są grywani jako jednostki bohaterskie. A tutaj się dostajemy. O, pasożycie. Moving to possession.
Może być ciekawie. Czyli co? Czyli na Arce nie przetrwał żaden potop, tylko pewnie potop wylezie z High Charity. A skąd High Charity tu się wzięło, matko? Przecież ja bym coś przegapił, jakąś zapowiedź ważną. Rozwalcie ich, dawać. No, bardzo dobrze. Wy we dwóch. Tutaj można? Dacie radę? Bo już nie pamiętam, jaki macie zasięg, szczerze mówiąc. Chodźcie, tu zbuję. Super, tych paru trepów będzie mogło podejść do nas. No, a wy nie możecie tego przeskoczyć? Nie. Dostanę to, dostanę. Bardzo dobrze. Lubię te... To zabrzmi trochę lamelsko, ale lubię te pierwsze misje, kiedy mamy niewielkie oddziały. Rozwalić ich, no. No, robi się nas coraz więcej. Mam jakieś te? Nie mam. Nie mam żadnych umiejętności dowódczych. No, ale tak czy inaczej już teraz możemy powiedzieć, że dodatek zapewnia lukę, czyli lukę w podstawce, czyli brak kampanii, albo przynajmniej paru misji tych kowenantów, wygnańców. No bo uważam, że jednak to jest takie moje, albo to jest przyzwyczajenie z dawnych czasów, kiedy kiedyś grałem w Warcraft 3, gdzie wiecie, mieliśmy 4 kampanie dla każdej rasy, po jednej dla każdej rasy, ale uważam, że w strategiach, gdzie naturalnym jest to, że jak gramy różnymi stronami i są one w jakiś sposób zróżnicowane, asymetryczne, no to żeby jednak no, dać kampanię każdym, żeby to był taki szybki... Żeby to był taki szybki trening, takie zapoznanie się z jednostkami przed graniem w multi. Proszę, dużo ich tutaj. Wiadomo, balans zawsze jest różny, ale chodzi głównie o jakieś takie możliwości, super zdolności, ciekawostki. No, jeszcze nas więcej. W ogóle fajni ci dwaj bohaterowie, brutowie, oni przez to, że nie wiem, nigdy nie widziałem zgolonych brutali. Ale wyglądają teraz, jest promowany bardzo Shadow of Mordor, to wyglądają tamtejsi urukowie, albo ci, albo te ogry, trolle, Boże. No i nie będzie misji bez zbudowania bazy. Nie teraz zakłócającego, mam jakiś te? Mam, dobra. To co, idziemy rozwalać. Nowe moce dowódcy, emiter? Nie, mam już kupione, dobra. Jakieś leczenie. Idziemy, idziemy. Umieść tu? No dobra. Umieszczam tu. Ordis, the EMP field from that emitter is fluctuating. I made a few improvements, and now it affects a much larger area. Your improvements have shortened the duration of the EMP field. You will need to replace it soon. Kolejny ładunku? No to nie mam teraz pod ręką niestety nic.
Voridus. My orbital designator is yours upon request. It will help you spot those launching bays. Wskaźnik orbitalny. Dobra, gdzie tu są jakieś zadania? Odzyskaj wszystkie surowce, przygotuj bazę. No dobra, lotnicze, tak? Żniwiarz jest. Ekstraktor mocy. Więcej wieżyczek. A, rozwalone. To teraz co tu jest? Obóz wypadowy szkoli piechotę, Apex, Rada Wojenna i zbieramy tutaj? Możemy? Możemy. No i ulepszamy od razu, bardzo fajnie. Dobra, ty i ty, chodź tu. Zbieramy po drodze. Będziemy myśleć teraz. Wydaliśmy wszystko. Mogę cię ulepszyć? 300? Co się nie ulepszało przypadkiem? Energię się wszystko ulepsza? Dziwne. Upgrade. Odlewnia. Zawsze fajnie. Ekstraktor mocy. Wieżyczka, wieżyczka. Więcej mocy. Walić ich tam. Wy też już jesteście? No to tu też się przydadzą. Kurka. Dobra. Apex. Jest. Parę zjaw. Gdzie ta rada jest? I też energia, kurka. Dobrze, już. A nie mam mi tych. Rozwalić. I co, ja tak mam tutaj? Coś mi tu śmierdzi. Dobra, pozbyłem się piechoty, na co nam ona. Szybciej. Na 200. A, mogłem to wcześniej walnąć. Nie wpadłem na to. Więc tak, żniwiarze, do ulepszenia, jeden, drugi. Aha, nie mam... Dobra. Dobra.
Dobra, co się dzieje? A on jest mój? Nie. To jest skarabeusze, idziemy. Teraz my tam mamy dojście? Mamy dojście. Nie, tak, nie, tak, nie, tak, tak, mamy dojście. Ham. Podniesiesz to, dzięki. Skąd się tam tylko zbierać? Wracaj. One of our emitters has expired. Get another one out there. I spotted enemy units. They're attacking from above. Oho, ho. Nie miał lepszy, ale nie mam za co. Reaver reporting for all units. Ja jakiś tam. Pójdźcie. Trochę zajmujecie. Mogę pieprznąć? Tak. Dobra. Trochę źle zużyłem ten czas na przygotowanie, niestety, no ale. Przemienitnictwa i parę tych. To jest w ogóle ulepszone, gdzie jest, ponieważ jest pomyślone. Mamy kogoś, kto to przejmie? Nie mamy. Muszę tu save'ować, jak myślicie? No, to już wszystko zaliczone z poprzedniego dodatku, więc możemy kasować. Nie mamy zamiaru tam wracać za bardzo. Poprzedni dodatek. Jak to było? Operacja złamane włócznie. Dobra, gdzie oni są? Przyjmijcie mi to. Do your duty. A co, nie broniłem? Co się dzieje? Wyberwał troszkę. Cała nadzieja w normalnym poziomie trudności. Mamy lotnictwo, będziemy szli w to, ewentualnie w zbójów. Dawać, wystawiać się na atak. Bardzo ładnie to idzie. Pewnie początek będzie walka z sentinelami. Kurczę. Tam nie dam rady nic zbudować, niestety. Mamy zapasy energii, znaczy dostawy. Bardzo dobrze. Rada wojenna, coś fajnego. Czas tworzenia jednostek, limit liczebności. No, zaraz będzie dobrze. Patrzcie, na razie się przydajecie bardzo fajnie. Staż, bardzo dużo. Leczenie zawsze musi być na maksa. Podstawowa i najprostsza umiejętność, jaką można ogarnąć. Lotnictwo. O, jedna nie jest lotnicza. No, w sumie, jeżeli na tym będzie polegać pierwsza w miarę jakaś taka nieskomplikowana misja, że mamy się przygotować głównie na lotnictwo, no bo wiecie. Wątpię, żebyśmy walczyli tutaj z Spirit of Fire, tylko może bardziej właśnie będzie jakieś sztuczne zagrożenie w stylu tych
stylu tego systemu obronnego Arki właśnie. Kurczę, muszę coś doczytać, coś tutaj przegapiłem. Znowu coś spalnęli. Dlaczego nie było cutscenki, gdzie High Charity przylatuje i patrzył? O, High Charity! Zwalić to. A nie mam nic tutaj. Area around High Charity is more fortified than anywhere else. It is clear we are treading where we should not. The banished go where they want and destroy any who oppose. Is Atriox's rise. Rozwalić to, rozwalić. Wyrozwalić tych, bardzo dobrze. A wise warrior does not pick up. O, nagroda. Mam nadzieję, że nam się. A, zbieramy te, dobra. Czy ktoś odosłał, by tak przychodzić? Będziemy obrywać tutaj troszkę. Staramy się zostawić za sobą. ...250 to jest niedużo, zdaje się, zbiorę to. To właśnie. A, rozwalają nam. Źle wymierzyłem. Ne. Dał się miejsce jakieś, kurczę, muszę wywalić chyba jeden. A, ekstraktor. Nazwa to. Żniwiarz. Trochę spóźniona ta decyzja, no ale... 300. Gdzie ty idziesz, hej? Ajajaj. Mi się przydały. Gdzie wy jesteście, Boże? Rozwalić. Meter zakłócający, fajnie. Lecimy, czy daleko mam jeszcze iść. Tutaj? Dobra, chwilkę się pobawimy. Ściągniemy na siebie ostrzał. Wyjdźcie tam dalej. Tu się bronimy, rozumiem, całkiem nieźle. Ma jakiś czas? Nie ma. I tutaj 300, czyli możemy już tutaj wrzucić. A do tego potrzebujemy energii. Energii mam pod statkiem. Tu się zbuduje. Tu za chwilę. Jeden z naszych emiterów. Mam wolne? Nie mam. Dawaj. Chociaż w sumie powinienem tam walić, no ale tam już przegapiłem, powiedzmy. O! Zbuduj się na coś fajnego. Rozwalcie ich, dobrze. Całkiem nieźle. Już ogarniam, już trochę ogarniam, co się dzieje. Zbudujemy tutaj. A nie, ulepszy jest? Jest, dobrze. Chodźcie. Widzę, że nas atakują od tyłu z potrzeby. Ale fajerwerki. Czy wy tutaj? Śmiałkowek wojska. Zginęli? Dobra, rozwalaj, to idziemy dalej. Emiter gotowy. To pewnie zaraz zdechnie. Który tutaj? No tutaj to moglibyśmy walnąć. Jest nieźle. Dawać go. Tutaj w ogóle to mamy jakieś te, no. Za dużo. Możemy coś fajnego pójść. Ja wiem, gdzie to jest tutaj. Szybko byś tam bijał. O, UNSC, cześć!
Dobra, czyli co? Nasz build skupiony na rozwalaniu latających trochę nie bardzo. Ahaha. Kurczę, nie mam nic fajnego na was niestety. A ciebie zestrzelimy. I ciebie. Z tym będzie tyle. Ha. Dobra, głównie w te pójdziemy. A wy gdzie? Gdzie? Pójdźcie tutaj. Rozwal to. Ej, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Gdzie są moje zjawy? Ej, zginęły moje zjawy, jeśli tak mi bawi. Nie, nie, nie. Źle się dzieje, źle się dzieje, rozwalcie to. Kurczę. Dobra, przejmijcie to. Źle się dzieje. Nie ty, sio, sio, sio. No, tylko wy nie, hej, wracajcie tu. Miejcie to, to już przejęte. Nie no, to co ja tutaj zrobię? Nic nie zrobię teraz. Mam jakiś zrzut orbitalny, wskaźnik też to ognia, wszystkie obroty. Poproszę. Lećcie tam, lećcie. Jeśli tu już nie wiesz. Mamy coś fajnego? Nie mamy. Ha. Czy cię mogę naprawić? Co? Mogę się naprawić? To sobie bądźcie. Banshee ready to fight. Zaskoczenie. Dobra, tu mamy chwilkę postoju. Nie też zakłócający, no to dobra, już. Przedaliśmy się w połowie nocowy. Myślałem, że już koniec. A. Torpeda plazmowa, poproszę. Na tym oprę. Tutaj swoją. Nie bazy, lotnictwo, ale bardzo ulepszyć, ale nie mogę. No, bronimy się, bronimy. Zaraz, to Wrydus jest w środku. Fajnie. Brzmi super. Tutaj. A, dobra. Deszcz ognia. Nie to. Więcej deszczu ognia. Mogę was uleczyć? Nie, nie mogę. Więcej. Jak usłyszymy, że wieżyczka padła. Nie no, już kawałeczek został chyba. To przesadne. Okej, okej.
Słyszymy, że wieżyczka padła, trzeba będzie... Co trzeba będzie? Skoczyć i je odbudować. Skarabeusz dostaje. Czemu tak bardzo? Romnąć go. Chociaż go naprawię. Jest! Mogę go naprawić. Tak, to gówno idzie. Jakoś dziwnie ty idziesz. Strasznie ci. Odnowi mi się leczenie, to ci pomogę. Nie wiem, czy jest sens, ale spróbujemy. Jest. To 43, było 10% mniej. To był moc świetny. Może się zatrzyma? Gdzie się wyczerpał? Tutaj. Mamy meter. Za sekundę będę miał. Wytrzymajcie chwilę. No niestety nie mamy żadnych wieżyczek do zbudowania. Rozwalić go. Kurczę, ale to leczenie długie. Trzeba wzmocnić siły. Nie wiem, czy to jest mądre, co teraz robię, ale... Tu się zbudujemy, gdzieś mieliśmy gości. Będzie tutaj. Brońcie. Pojazdy. Mam jeszcze jednego żniwiarza, a tak to... Cały czas się zastanawiam. Nie wiem, czy dobrze robię. Rada wojenna. Zwiększa limit. No jeszcze jakieś lepszenia ma. Dobra, ty tutaj stój, czekamy na... Jak to się mówi? O, ty jeszcze się trzymasz, dobrze. Mam pieprzny tutaj, dobra. Zwali mnie. Kurczę. Baza się trzyma. Się trzyma. Trochę się trzyma. Trochę nie. Baza, o ta baza. Dobra, ta baza, to wiecie. Nie wiadomo, gdzie ich rozstawić, czy tu, czy tam. Ale tych tutaj weźmiemy... Kolejny. Zjawa. No i czekamy na leczenie. Póki dziadyga stoi w miejscu. Coś zdechło? Dobra, to musicie poczekać chwilę, niestety. Meter zakłócający. Ojej. Dobra, spoko, już cię buduję. A tutaj. Rozwali ci. Hej, ja tutaj leczę, a... Dawaj ci. Rozwalić. A, niewiele go podleczyłem. Dobra, zapisujemy, idziemy. I znowu pół godziny ponad misja. Ach. Gdzieś po czterech misjach podstawki się oduczyli robić krótsze misje. Mogę coś zrobić? O, rozwalili. No wieżyczki nie mogę oczywiście. Na co komu wieżyczka na tym etapie? Idziemy dalej.
300 jest. Jakieś ulepszenie dalej? Nie. Są najlepsze zjawy, jakie mogą się trafić. Idziemy. No i dobra. Aż się boję. Still much we don't understand about the Forerunners and their machines. The naming gets worse. Don't fret, brother. I can handle it. I'm going to investigate. Scarab Commander, continue smashing through that wreckage. Protect the Scarab while I try and deactivate the situation. No dobra. Czyli co, mamy moment obrony taki. Zwalić. O, widzieli go przede mną. Dobrze. Tu nie mam za bardzo komu wstawić, kurczę. Mam chyba buga jakiegoś. Mam te pasy u góry i u dołu, zasłania mi trochę interfejs. Bo nie powinno tak być. Dobra, grunt, żeby tutaj przetrwać, tam to niech się dzieje co chce. W sumie fajnie, trochę inaczej pomyślana misja. Głównie jeżeli chodzi o te takie atakujące fabryki tych sentineli, które nam na drodze. To nim musimy się jakoś strategicznie zająć. To sama tam obrona obiektu, to powiedzmy, że nic takiego nowego. O kurczę, dobra, idziemy po nich. Dawać, dawać, dawać. Nie wiem ile ma co coś życia, kurczę. Zatrzymywać się. Tak? Gdzie jest? Gdzie? Na co wam emiter? Hara, zaraz. Ja czegoś nie rozumiem. A, kurczę! Ciebie też mam bronić, bo już nie wiem. Wy stoicie się, gapicie. Oj! O nie. Co zrobić? Haha, już po nas. Uwaga. Koniec. Pierwsza misja, w dupę dostaliśmy. Wszystko źle, do dupy. Źle to zrobiłeś. Ha! Autozapis był wcześniej. To nie, chcę autozapis. Halo, weźcie mi tutaj, proszę. Możecie? Please, wczytaj się szybciej. Dobra, dziś tutaj jesteśmy. Nie wiem, czy byliśmy trochę dalej, to było lepiej. Spróbujemy może inną. Autozapis. Kurczę. Kiepsko. Nie to.
Wiem, jestem nudny, jeżeli chodzi o to, ale już wiem, że było dobrze. Dobra. Nie mam pojęcia, kogo tam bronić w ogóle. Weźmiemy was dwóch. Jeden. Was trzech, dobra. Postawimy tutaj. Będziecie moimi tutaj armią. Armią. Oddziałem specjalnym, żeby bronić tego frajera. O, obstawcie go. No, i wy tutaj obstawcie, a reszta idzie. Skarabem. Tak, protect the scarab. Tu też by się coś przydało, no ale niestety. No, tu do przeskoczenia do paru zasobów. Oczywiście wszystko przegapiam. Chodźcie i wy we dwaj. We dwóch. Wy we dwaj. Języka polska. Wszystkich złapałem, to trzeba? Chyba tak. Rozwalić. Tych roztrzepać. Dobra. Będzie ok. Mamy jeszcze miejsce? Nie mamy. No to jest full opcja, tak? I'm not finished here yet. Osłona, czyli leczenie. I jeszcze stoisz w miejscu. Czysta chwilka. Żeby nie było takich jaj. No, wy też tutaj walczycie. Czyli co, on tyle ostrzała przetrwał? Ktoś mi nikt nie powiedział, że tego dziada trzeba bronić. Ej. Nie mogę za bardzo od niego odskoczyć. Jak to jest wredne. Uciekamy. Jeszcze ognio. Musi się nie natrudzić. Nie, wy zostajecie. Dobra. Atakujcie ich już. Jak najdalej. Gdzie on? Ajajaj. Wracać. Nie, wy zostajecie. Zbudowałem już coś, nie? Skąd byście się tu wzięli? Pierwsza wieżyczka. Druga wieżyczka, już pół życia nie ma. A wy znowu idziecie. Moje nawyki. O, już atakują, widzicie? Ile lepiej. Rozwalić. To pieprzne. Słuchajcie, może będzie jeszcze lepsze. A, ilu ich tutaj jest? O mój Boże. Do your duty. I'm wired.
Jak ja to coś mam zrobić, matko? Nie, nie, nie. To coś już w ogóle. Deszczownia. Dawaj deszczownia, nie wiem, czy to coś daje. No pewnie, że jest under attack. Czyste. Jeszcze sekundę i go natrawię. To zwalić, to gówno. Dajcie mi sekundę. A? Co to? Nie wiem, czy to dobrze zrobię. Co mam zrobić? Hej, szybko. Zwykła ostatnią część zagadki. Co to znaczy? O Boże, nie. Wiem, już. Boże drogi, w strategii takie coś. Już. Rozwiązałem. Jest! Oglądamy. No i stało się, przebudziliśmy koszmar.
O, nawet level zdobyłem, super. Dobra, dzięki za uwagę. Pierwsza misja dodatku Przebudzenie Koszmaru. No, nie mieliśmy jeszcze potopu, ale bardzo fajna cutscenka na koniec, chociaż taka pozbawiona napięcia i ten potop bardziej wygląda jak te zombiaki z Sunset Overdrive. Ale tak czy inaczej, jest twój czas, 37 minut. No ja na nagrywaniu mam ponad 50, więc trochę dziwne. No ale dzięki za uwagę, ruszamy oczywiście też z dodatkiem, no jesteśmy na kanale Wielkie Michalo, wszystko sobie tutaj udokumentujemy. Jeszcze raz dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach, najlepiej w drugiej misji od razu, tak więc cześć!